Asphalt Records to wytwórnia, która kojarzy się z wieloma wielkimi sukcesami na rynku fonograficznym, a przez jej szeregi przewinęły się takie ksywki jak Płomień 8.1, Raz Mentalizm, Nun, Returnersi, Wanna, Tako, O Co Chodzi, Shafter czy nawet Tede. Pomimo wielu sukcesów i potężnego zestawu artystów, dziś Asphalt jest nazywany umieralnią, a każdy artysta pozostający w wytwórni miałby tylko na tym tracić. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak i dlaczego upadło Asphalt Records. Zapraszam do filmu. Założycielem i współwłaścicielem wytwórni jest Marcin Grabski, szerzej znany jako Tytus, który Asphalt Records założył w 1998 roku. Nie jest żadną tajemnicą, że inspiracją do założenia Asphalt Records była amerykańska wytwórnia Stones Throw Records, którą to cechowała niezależność w wydawaniu muzyki i ponadprzeciętne podejście do wydawania, bo przede wszystkim stawiali na jakość dla wymagających słuchaczy. Ponadto Asphalt Shop był pierwszym sklepem w Polsce, który oferował sprzedaż katalogu wydawniczego Stones Throw. Co ciekawe, w historii polskiej wytwórni pojawiły się również próby wydania zawodników z Detroit. Niestety cały pomysł był niewypałem, a sam Tytus wspomina, że przez 10 lat sprzedawali 500 winyli. Skoro mniej więcej i bardzo szybko i bardzo pokrótce przedstawiłem wam zarys istnienia Asphaltu, to przejdźmy do jego problemów i powodów upadku. Kanał YouTube liczy aktualnie 1 080 000 subskrypcji i dotychczas uzbierał 1 100 000 000 wyświetleń, ale niestety teraz jest tylko gorzej. Miesięczne wyświetlenia wszystkich filmów, a jest ich blisko 1500, sięgają maksymalnie 3 milionów miesięcznie, a liczba ta ciągle maleje. Większość publikacji z ostatniego roku kręci się w okolicach 40 tysięcy wyświetleń, a niektóre nie mogą przekroczyć nawet 10. Instagram to śmieszne 42 tysiące obserwujących, a ich posty potrafią zbierać 40 lajków. Jest tragicznie. A przez ostatnie lata wytwórnie opuścił chociażby Taco Hemingway, Lordofon, Raz Mentalizm, Adi Nowak, Mięta czy O Co Chodzi. I na tym ostatnim skupmy się najbardziej, czyli na tym nieszczęsnym O Co Chodzi. Nieszczęsnym dlatego, że to na nim najbardziej widać, co Asphalt robi nie tak. Nieszczęsnym dlatego, że to właśnie on najbardziej został pokrzywdzony przez Asphalt Records. Jak już wspomniałem, Tytus inspirował się Stones Throw, które to przede wszystkim stawiało na jakość, często odpuszczając komercyjny zarobek. I tak w tym przypadku muzyka Asphaltu miała bronić się sama. No i co by nie mówić, gdzieś do 2012, może 2013 roku, polityka ta się sprawdzała i Asphalt istniał z ciągłymi sukcesami. Niestety od tego powiedzmy 2012 roku każdy kolejny to popis, jak nie prowadzić wytwórni, jak bardzo ludzie są tam niekompetentni zatrudnieni w sprawach promocji i jak bardzo ludzie odpowiedzialni tam za decyzyjność jakąś nie rozumieją panujących trendów. Czasy się zmieniły. Doszliśmy do momentu, w którym każdy, kto posiada komputer i minimalnie przyzwoity mikrofon, na którego nie trzeba wydawać więcej niż 200 zł, jest w stanie rapować. Co więcej, jest w stanie nagrać przyzwoity numer rapowy. Powoduje to, że aktualnie ilość raperów jest większa niż kiedykolwiek dotychczas. Powoduje to również to, że ilość bodźców muzycznych, które dostają nasze uszy, jest przeogromna, a muzyka zalewa nas z każdej strony. No po prostu wszędzie każdy może teraz nawijać. Jak źle by to nie zabrzmiało, nawet najwięksi raperzy w tym momencie nie mogą sobie pozwolić na brak promocji, bo jak wiecie, promocja jest dźwignią handlu. No chyba, że ktoś dalej będzie próbował udawać, że w całym tym rapie nie chodzi o pieniądze i on to robi z pasji i zajawki. I tak, O Co Chodzi, po rewelacyjnie przyjętym przez słuchaczy nowym kolorze wykonał pikowanie, jeśli chodzi o jego rozpoznawalność. Zatem, jakie są zarzuty? Asphalt w swojej historii robił takie rzeczy chociażby jak wrzucanie numerów artystów w środku nocy na YouTube'a. Co, jak wiecie lub nie wiecie, jest pomysłem tragicznym, bo pierwsze, najważniejsze godziny dla wrzuconego filmu na YouTubie spoczywały na kanale w momencie, kiedy go nikt kompletnie nie przeglądał, no bo kto normalny ogląda YouTube'a powiedzmy o 2, 3 czy 4 w nocy, no jest to tendencja minimalna, więc i głupawe zachowanie. Brak jakichkolwiek ciekawych pomysłów na promocję całej wytwórni, nie tylko pojedynczych wydawnictw, co też jest u nich koszmarnym problemem, ale przede wszystkim wytwórni jako całego tworu. Czy kojarzycie jakąkolwiek promocję związaną z Asphaltem?
Taką chociażby jak SBM, które zrobiło sobie Hotel Mafia, że kiedy przychodzi do tego zjazdu wszystkich artystów, gada się tylko o tym, jednocześnie gadamy tylko o SBM Mafii, które to wtedy jest po prostu promowane. No i powiem wam, że ja jedną pamiętam. Otwarcie serwera Minecraft. I od razu chcąc uciszyć wasz śmiech i uczucie politowania względem tego pomysłu, moim zdaniem on naprawdę nie był najgorszy, gdyby nie to, że ktoś, kto wpadł na ten pomysł, spóźnił się o co najmniej kilka lat, jeśli nie jakieś 8, bo oni zrealizowali ten pomysł w 2020 roku. Zdecydowanie za późno. Strona ich serwera na Facebooku pod postami potrafiła zbierać 2 reakcje. Tragedia, a szkoda, bo pomysł moim zdaniem był naprawdę fajny. Kolejnym dowodem na kompletny brak pomysłu na siebie to akcja promocyjna we współpracy z Coca-Colą. Dlaczego była taka zła? Otóż we współpracy marki Coca-Cola i Asfaltu powstała akcja dla młodych raperów, w której mogą zaistnieć wśród słuchaczy. Zamysł był taki, że co miesiąc przez cały rok na kanale będzie pojawiać się nowy artysta. Czy ktokolwiek o tym gadał? Tak, chociażby Hype, czyli największy fanpage rapowy na Facebooku, dosyć często wrzucał informacje o tych ruchach związanych z tą akcją. Czy kogokolwiek to interesowało? Nie. Kompletnie nie. Posty Hype'a omawiające tą akcję potrafiły zbierać 50 reakcji. Tragedia. Z czego to wynikało? Asfalt wraz z Coca-Colą nie zrobili kompletnie nic, aby ludzie najważniejsi, czyli ludzie ze środowiska, dowiedzieli się, a co dopiero zainteresowali się ich akcją. Wydaje mi się, że tam poszło wszystko nie po ich myśli, bo raperów musieli szukać na pracuj.pl. I to nie jest żart. Znalazłem nawet archiwalne ogłoszenie o pracę. Rap jakościowo na przestrzeni lat poszedł niewyobrażalnie niesamowicie do przodu. I mowa tu o warstwie technicznej, muzycznej, jakości klipów, sposobów promocji, wszystkiego co związane z wydawnictwem całego albumu, muzyki, serwowaniem muzyki słuchaczowi przez artystę. No i starsze wytwórnie pokroju Maxflow, 100 Pro czy właśnie tytułowego Asfaltu nie umiały się w tym wszystkim odnaleźć. Być może powodem była pycha, kiedy to zasiadali w 2012 roku na tronie lidera i nic nie wydawało się, aby sytuacja ta mogła ulec zmianie. Niestety lub stety czas mijał, a słuchacz przyzwyczajał się do nowych standardów, wymagając coraz to więcej. A poprzedni liderzy rynku fonograficznego obudzili się, brzydko mówiąc, z ręką w nocniku, widząc jak inne wytwórnie prężnie i szybko się rozwijają. Podsumujmy, co się dzieje z Asfaltem. Brak pomysłu na jakiekolwiek promowanie wytwórni. Nieznajomość algorytmów social mediów. Brak reklamowania swoich własnych wydawnictw. Brak nowych, ciekawych ksywek. Setne wydanie tego samego albumu OSTR-a, tylko w innym kolorze. Brak zrozumienia dzisiejszych trendów i oczekiwań słuchaczy. Muzyka dla wymagającego odbiorcy. Wow. Czy to jest jakiś problem? Jeśli chodzi o popularność i zarobki, no to niestety tak. Ale materiał o tym, dlaczego dobra muzyka gorzej się sprzedaje, innym razem. Czy zatem Asfalt upadł ostatecznie i jednogłośnie? Zwykle staram się w takich odcinkach nie ferować żadnych wyroków, ale niestety w przypadku Asfaltu nie widzę żadnych szans na powrót do czołówki polskich labeli. Tym bardziej widząc zatrważającą liczbę rosnących majorsów. Asfalt Records to piękna historia 24 lat polskiego hip-hopu, która niestety nie przetrwała próby czasu, ale jej istnienie na zawsze odcisnęło swoje piętno w naszej kulturze. I to na tyle w tym materiale. Ja wam bardzo dziękuję za obecność, wszystkim tym, którzy wytrwali do tego momentu. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. Być może się ze mną nie zgadzacie, być może jakoś inaczej to widzicie. Może są powody, których ja nie uwzględniłem lub w ogóle nie zauważyłem. Sekcja komentarzy jest wasza. Jeśli materiał wam się spodobał, no to będę oczywiście bardzo wdzięczny za wszelkie formy reakcji, bo to pomaga nam się rozwijać. Zapraszam również na mojego Instagrama, link w opisie. Tam możecie usłyszeć trochę mniej popularne opinie, które na przykład YouTube by mi tutaj zbanował, a tam na Insta Stories mogę sobie mówić i trafia to trochę do mniejszej ilości ludzi. Możecie też do mnie tam napisać, staram się na wszystko odpisywać, chociaż różnie to bywa. To tyle. Dzięki, na razie, cześć!